Siemanko wszystkim, z tej strony Pingwin i jesteśmy tak, tutaj w takiej nowej mapeczce stworzone przez Avenisa. Piękne tereny, piękne miejsce, zobaczcie co to za ciekawe rzeczy tutaj się kryją, nie wiem sam. I tutaj jest moja wioska, w której mieszkam właśnie. Tutaj widzicie, że robi się troszeczkę ciemno, więc za niedługo będziemy wracać do domku, bo mówię wam, jest tragicznie, jak zmienia się na noc. Wszystko wariuje, jakieś moby wszędzie chodzą i nie wiem, po prostu nie wiem co się dzieje. Więc chodź, no, zbieramy parę marchewek i troszkę jedzenia, bo tutaj właśnie mamy jakieś surowce i ja w ogóle nic nie mam jeszcze. Zobaczycie nowy hud, nowe rzeczy, tutaj macie devs i mob kills. Wszystko jest naprawdę super i no, to będzie taka luźna dodatkowa seria, bo po prostu inna, bo to jest kompletnie wszystkie inne do zwykłych Minecraftów, szczerze mówiąc. Teraz takie modyfikacje tutaj są, że dopiero zobaczycie. Ale o, już jest troszeczkę ciemno. Tutaj mam domek, więc zaraz pójdę szybko. Pójdę tutaj, o, do domku, bo mam mój gotowy domek. O, jak pięknie. Zobaczcie, jaki ładny domek w ogóle. Podoba wam się? Mi się podoba właśnie tak. Taki fajny, naturalny styl. O, i właśnie wsadzę moje rzeczy tutaj. I właśnie byłem w procesji, że chciałem zbudować tutaj takie, o, takie piękne krzesełko, jak widzicie. O, jest. I teraz dom chyba skończony i ojejku, jak zimno, jak zimno też, bo jesteśmy w zimnym biomie, ale ciemno się robi. Zrobię tylko te zupki, żebym przetrwał. Jak zupki będą gotowe, jest, mamy 7 zupek i o, czekaj, ktoś tu chyba idzie. O! Co? What the? Co ty? Halo? Steward? Remek? Co ty tu robisz? Chodź do środka, chodź. Siemaneczko, co ty tu robisz, powiedz mi? Chodź, masz zupkę, na pewno ci głodny jesteś. O, dzięki. Polowałem, mam żarcie, ale spoczkę. O, no to daj, zamienimy się. Fajna czapka. O, dzięki stary za ten chleb, bardzo smaczny. A, nie ma sprawy, ale to wytłumacz mi, jakim cudem tu jesteś, no. Stary, jak mogliśmy się trafić? Przecież to... Ale... Ja nie rozumiem, no. Jakiś ten Avenis mi dał paczkę po prostu i nie wiem, dał mi paczkę, powiedział: Pingwin, zagraj na tej paczce, obiecuję, że ci się spodoba. I gram sobie, o, tak położyłeś puszko, dosłownie, okay. No, sprowadzasz się już, widzę. Spoko. No, no kurczę. Nie ma sprawy. Ale wiesz, co byś dał zrobić w ogóle? Wspólną serię, story. Yeah! Zgadzam się. Zagrajmy wspólną serię. No to jedziemy, tylko że tutaj jest zbyt niebezpiecznie. Mówię ci, już tutaj jestem trochę czasu i... Właśnie ja też, stary, umarłem tam dwa razy już. Mam ten dead point, tam jest taki kanion, tam musimy to obczaić. To może chodź się prześpimy, stary, i pójdziemy do kanionu. O, dobry pomysł, widziałem właśnie ten kanion, ciekawy kanion. Dzień dobry. Witam cię. Wyspałeś się? Wyspałem się w miarę tam jakoś. Świetnie. To dałem radę. Wiesz, jak śpisz i czujesz, że w ogóle nie spałeś, tylko czujesz, jakbyś poszedł spać i od razu się obudził. Właśnie takie uczucie mam. Dokładnie. To chyba też tak miałem, stary. Okej, no, ja już troszeczkę żarcia wziąłem. Masz żarcie jeszcze? Mam. Możesz wziąć jedzenie, ja po prostu nie wychodziłem dużo z domu, tutaj mieszkałem bardzo, bardzo cicho, takie wiesz, takie ciche życie tu miałem do tej pory, bo to jest po prostu te mobki są za bardzo niebezpieczne, ale może w dwójkę byśmy jakoś dali rady wyjść. Nie ma sprawy, no to kooperacja od dzisiaj. I zrobić jakąś ciekawą przygodę, w końcu zwiedzę ten świat. Pingwin i Rezi. Wow. Adventures. Wiesz, że jesteś pierwszy raz na moim kanale, stary? Yes! Witam wszystkich, pierwszy raz z Minecrafta, ale byłem w meetupie. O, dobra, stary, spoko, nie ma sprawy. Ej, zobacz, ładnie pływam? Bo zawsze chciałem wiedzieć. Ej, zobacz tę animację tej rybki, wow! Jo, jakby prawdziwa rybka. Medium fish. Bierz ją, zjemy ją. O, jam. Wow, zobacz, padła na teren! Teraz możemy ją zabić. Oh my god, zginęło. Ale nie dała jedzenia. Dała jedzenie, mam. O, dobrze, no to trzymaj. Chodź, idziemy zwiedzić ten kanion. Właśnie, kanion. Ale ty prowadź, bo ja mam mało ten. What the fuck, co to jest? Jakieś jajko. Wsadzę do wody. Zobacz, co tu jest, stary. Co on ma na głowie? Co to jest? Mini... What? O, lol, co to jest? Można go zabić? Tak. I dostałem jedzenie. Ja dostałem czapkę jakąś. Czapkę? No. A już masz fajną czapkę z Skyrima, z tego co widzę. Wow!
Popatrz, co mam na głowie. A nie, nie widzisz tego jeszcze. Nic nie masz taką jeszcze. Wow! LOL! Ale taki fajny. Od kurczaka zdobyłem. Mega. To co, mówisz, że czapki musimy zbierać też? Super. No. To się znajduje w zwierzątkach? O, jak dziwnie chyba moja twarz wygląda. Ja mam... Ja mam takie coś! Właśnie moja twarz... Wow! 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 Spoko. Bob the Builder. Bob budowlany. Mi się twarz skraszowała rzeczywiście przez te animations. Animated player czy jakoś tak? Mhm, no moja twarz też trochę dziwnie wygląda, ale myślę, że jesteśmy tak w pół rzeczywistości. Takie taki slow motion. O nie, biegnę Steward. Dobra, idziemy do cave'a. Ślimak! Oh man. O, slow! Widziałeś to? Ślimaki się... O! Spadaj, zostaw go! A! Dobrze. Masz jakiś miecz w ogóle, żeby się bronić? Nie mam nic, ale ty będziesz prowadzić. Osa! Osa mnie atakuje! Ja nienawidzę! Zobacz tą świnię, on tam nie umie wyjść z tego. Zobacz tą świnię, stary. What the fuck? Oh my god. Ja to chcę, założyć to. To wiesz, bo to co masz teraz to jest trochę dziwne. Czekaj, już zakłada na głowie. What the fuck? Ej, uważaj, bo to jest wąż. What's that? Ten. What? Ej, wyglądasz strasznie. Jak taki byk czy coś takiego. Wyglądasz jak Avenis. Jak Avenis. No, Avenis. Za czarodziej, który podłączył nasze paczki jakoś magicznie. Mega, widzisz, jest z tego teraz duży plus, możemy teraz razem nagrywać. Yeah. Tam jest woda, ja bym tam skoczył do tej wody, stary, żeby przeżyć skok. Dzięki, stary! Ale śmiesznie. Patrz, teraz zejdź, no, cwaniaku, dawaj! O, nie! Aaaa! Ale to mega wyglądało. Czekaj, ja sobie muszę usunąć te dead pointy, bo umarłem. Co? Lawa tutaj jest, ej, uważaj. Okej, już idę. Czekaj. Dead pointy masz tu? Ja bym... Co to jest za jakiś glut? Sorry. Wiesz... Czy prywatne... nasmarkałeś na ścianę? No. Naprawdę? O tak, nasmarkałem, no niech będzie. Powiedzmy, że tutaj... Wiesz, pierwszy raz spotykam inną osobę i... Nie da się zebrać, szkoda. Nie chciałem, żeby to było w moim domu. Może Silk Touchem? Silk Touchem? A masz Silk Toucha? Nie masz Silk Toucha, kolega. Nie mam jeszcze, ale może się znajdę. Ale będzie. O! Mam żelazo już. To dobrze. Zbierajmy kilka surowców, zrobimy przerwę i spytamy teraz ludzi, ludziska, czy wy na pewno chcecie, bym nagrywał z tym oto panem tutaj, który ma coś innego na głowie, na pewno chcecie coś, co zrobił? Ja bym chciał, szczerze mówiąc, więc mam nadzieję, że też chcecie, oczywiście. Moja twarz też się zmieniła teraz, wcześniej była normalna, a teraz jest zmieniona. Tak? No. Jak dziwnie. Czuję się dziwnie teraz. Ludzie, mówcie, co mamy robić w odcinkach, czy mamy eksplorować, czy mamy się bawić, czy mamy robić wszystko naraz, ja nie wiem, mówcie, co mamy zrobić, bo my jesteśmy... Wszystko, meczki, wszystko. No i również o mnie! Czy chcecie, żebym nagrywał z tym panem? Dzień dobry. Może nie z tymi rogami, ale z tym panem ogólnie. No ej, co ci nie podoba w moich rogach? No. Mam ładny pierścień na rogach, no o co ci chodzi? Będę ci straszył po nocach. Aż się wywaliłem i nie mogę tam wrócić teraz. Musisz mnie tel, bo ja nie mam jak. Co się ci stało? Jestem taki bezpieczny. A ty nie masz niczego, Boże. Nie mam nic. Ja bym ci... O, czekaj, to możemy stworzyć, skraftujemy ci, czekaj. Yes, dzięki. Achievement get! Crafting. Rezi, skąd miej rzeczy, skoro pierwszą z crafting? Ciekawe, czy jak rozwalę crafting table. No. Ej! Ej! Co? Ja chciałem zobaczyć, czy dostanę patyko. Achievement get za crafting. Daj mi te patyki, bo ci nie skraftuję. Rzeczy. Masz? Jakaś owca tutaj nam głośno barudzi. Czy tam jakaś kózka? To jest koza, no. Czy coś takiego, nie wiem. Ale becz jak głupia, no. Łap. I zaraz to zabijamy. No tak wyje, no gdzie ona jest? Wow, idziemy. O, nice, pisze ile procent. No to jest też super, też to zauważyłem wcześniej. Mega. O, jaki fajny odgłos, jak zmienia mi temy też. Też jest, no to jest matmos wszystko, mega modyfikacja. Musimy którędyś wyjść, może tam z tamtej drugiej... Co on tak wyje? A to są te! Może głodny jest. Jelenie, deery, nie? Dobrze mówię. Tak, jeleń, tak. Nie, głupie. Come on, idziemy tam cave dalej, wiesz? Deer, możemy się obczaić troszeczkę. Ślimak! I wrócimy do domku spać, bo zaraz będzie noc, stary. Łop. Idę za tobą. O, creeper! Nie. Gdzie? I nienawidzę jej, one są najbliższe. Uwaga! Bierzko!
Wow, ciśnij, wow, ciśnij! Wow. Nice! Nice! Co dobrze to jest? Wow, ej, ja tu się boję, ja chcę tutaj wchodzić za bardzo. Ej, czemu tu jest czaszka, man? What? O, przynajmniej nie nasza, szkieleta. Może być jakiś potwór. To nie jest śmieszne, stary. Zbierzemy ją, może się przyda. O, no fajnie, a jak nie, to do dekoracji. Dekoracji, będziemy straszyć nią potwory, to jest dobre. A, dobra, tam przed domkiem będą się bali wejść do nas. A, dobrze, a nie, może to, że ich po prostu zdenerwuje. O nie, pewnie znakować, bardziej źle. Czekaj, jak tam z dniem? Jeszcze jest dzień, spokojnie możemy tutaj eksplorować. Ej, obczaj to, jak rozwalasz te gluty na sufice. A nie, może mi się zdawało. Myślałem, że dostałem cobblestone za to, ale nie, myliłem się chyba. Myliłem się po prostu. Okej, okej. O, kolejne żelazo, mega. Mega, mega, mega. Żelazo jest, uważaj, bo tutaj... Ja zamknę tą lawę chyba. No, byłoby najlepiej, bo rzeczywiście tak biegam obok niej, cały czas mogę tam wpaść, kurczę. Już dwa razy umarłem, tutaj mam dec, dwa. Mob Creeper! Wow, wow, wow! Creeper idzie! Uratuję cię! Super. Ja się kryję. Ile zabierzesz potworków? 13, a ty? 17. O nie, co? Konkurencja będzie. Stary, patrz. Co to są za gluty? Byłeś już tutaj, wszystko obsmarkałeś, stary, no. Wszędzie smarki. To już nie ja, to te creepery. Jasne, jasne, wiem, że masz kater, nie uciekniesz od prawdy. W sumie. Stary, tu jest pełno rzeczy, no, napiszę, że to jest cave, żeby go... My go teraz nie eksplorujemy całego, tu jest tego masakrycznie dużo. Za dużo, jest za dużo cave'u do eksplorowania. No. Ale ej, za to... stary, ja bym powoli wracał, bo będzie zaś ciemno. Szkoda, że nie mamy można stworzyć zegarek, zobaczyć o której... Ty musielibyśmy mieć złoto, to już odpada, nie mamy złota. To trzeba przepalić i tak dalej. Kto wie, może z czasem coś... Musimy jeszcze naprawić sobie minimapę, żeby się na mapce widzieć, bo to jest... A, no tak. A, fajnie by było, ale ja cię... Czekaj, to ty tam chodzisz? Tak, tak, no widzimy tylko swoje niki na razie, nie? A myślałem, że cię widzę na minimapie, ale chyba mi się zdawało. Żelazo ominęłeś? Tak? No. Nie. Ścianie, przy ścianie tutaj. Ja to wezmę. To come on, zbieraj szybko i lecimy, zbieram, bo to, idziemy, bo już ciemno. No. Już słyszę, jak mobki się... Nie żyjemy nocy. Właśnie, te moby będą na ten, na górze, jak nie... Oh my god. Oh fuck! Już ciemno? Say. Nie, ale masz rację. To jest na nas czekać tam wszyscy. No. Ale one są silne, więc... O, nie jest ciemno, mamy szczęście, come on. Jak jest? A w sumie przespaliśmy się, więc... Jest jeszcze jasno. I kolejne żelazo. Ominięte. Może zrobimy sobie... Ja sobie zrobię jakąś zbroję w domu. Albo zrobimy sobie jakieś itemki i przygotujemy się! Zbroję możemy zrobić ze skór tych wszystkich jeleni, krów i tak dalej, bo to jest, tu jest pełno zwierząt, wiesz, na górze. No to zbieramy zwierzątka też i szykujemy się, żeby w końcu, żeby pingwin w końcu mógł wyjść z tego domku. Czekaj, zrobimy schody do góry, poczekaj. O, dobry pomysł. Ty jesteś mistrz budowlania. Jasne, jasne. Gdybym ja był mistrzem budowania, to by mnie tu nie było, kolego. Po prostu budowałbym z ekipą z tego, z SG, jak oni się nazywają? Wow, ej, jaki ej, skill! Ej, co jaki skill? Co podmieniam, żeby nie było zdirtu. No. Aaaa! Oh, jaki skill! Prawie spadłem, stary. Jestem za szybki. A czym ty postawiasz? Koblen, tak? Mhm. Ale super. Było ładnie z tym terenie. I widzę, że wspierasz się do tego żelaza też pięknie. No dokładnie. Jest, wszystko tutaj fajnie trzeba zaliczyć. Oczywiście, oczywiście. Wow. Możemy zrobić teraz tak, że ładniej wyjdziemy i pójdziemy tędy, zobacz. O. Kapuj! Jesteśmy. Ale już się patrz, mieliśmy dobry timing, zobacz. Ale epic timing. Jest ciemno, no. Super. Epic. Ślimak! Ślimaki okay. Się kryją. Pozabijaj wszystkie takie żyjątka większe, bo one skórę dają. I nazbieramy sobie na armor, wiesz, tę skórę. To jest istotne. Jest? Tutaj jakiś motylek! Ojej. Ile ona ma życia? O. Ile zabiłem tych... zebrę. Ja też biorę zebrę. Biorę zebrę. Bierz ją! Od tylca, Sty, od tylca! Biorę ją od tylca, masz nie. Ale silne są, innego mi mają życia. Chodź tu ty! No nie? Ja też biorę, ja krowy zabijam jednak. Krowy są łatwiejsze. Mhm. Krowy są dla słabe uszy, zabij zebrę. Ej, gdzie co to za drzewa w ogóle i wszystko? Ej, już jest ciemno, więc smykajmy właśnie stąd. Warto byłoby uciekać, już widzę jakieś moby tutaj, jak się... O nie, już coś tam się respi. Poważnie? Już są potwory? Tak, tak jest, bo tam ktoś coś bije. Wow, wilki! Trzeba szybko uciekać. Wilki biją się też. Ze...
O, to ty tam bijesz! LOL. Już myślałem, ale tak poważnie, to już jeden zombie tutaj jest. Uważaj! O my god, cała armia idzie! Silver... Silverfish? Co to jest? Właśnie, co to jest? Silver skeleton. Ej, weź, bo jakiś wilk mnie goni. Man, uciekam do domku. Nie! Żyć, muszę przeżyć. Spadaj! Szybko, szybko! O! A! A! Bije mnie! Szybko, uciekaj! Idę. Właśnie wpłynę w pław do ciebie. Jakiś delfin jest, widzę. Jestem już, dam cię. Płynę pod wodą, nie znajdę mnie. Czekam na ciebie, come on. Szybciutko. Musimy przeżyć. Ło, medusa! Musimy przeżyć! Idę! Okej. Lecisz czy nie lecisz? Co jest grane? Jestem za tobą. Jestem! Yeah, man. Okej. Nice. To co? To widzimy się w kolejnym odcineczku. Przygoda się dopiero zaczyna. Dopiero zaczyna, to dopiero początek naszej mega przygody. Jestem jak Hellboy, stary. Mega przygody. Jestem Hellboyem. Man, yeah. Epic, mega, epic, epic adventure. Woohoo! Epic adventure time. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, you know that shit. Yeah. You know what I'm talking about. Oh yeah, man. Oh. Yeah. Oh. Woohoo! Man. Okej, kończymy ten syf. Koniec, nara, cześć. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.